Witam Państwa. Przede wszystkim chciałbym pogratulować drużynie, całej szatni, trenerom za to, co robimy generalnie, tak, i za ten wynik również, bo nie jest łatwo po 3 meczach jechać na wyjazd, wygrać w Grudziądzu z drużyną, która no może też nie wygrywa ostatnio, ale na pewno traci bardzo mało bramek, strzeliła nam bramkę, odrobiliśmy to w drugiej połowie. Myślę, że byśmy z drużyną lepszą w przebiegu całego meczu, mającą więcej sytuacji do zdobycia bramki, wygraliśmy ten mecz zasłużenie. No chyba każdy w tej lidze już wie, że gramy dobrze, myślę, a bardzo dobrze na wyjazdach. Chyba napiszemy do Polskiego Związku Piłki Nożnej petycję o to, żebyśmy grali mecze na wyjeździe. Może wtedy gospodarze naszego obiektu umożliwią nam warunki do grania w piłkę. Wtedy te mecze na pewno w Częstochowie też będą na wyższym poziomie. Natomiast dzisiaj się cieszymy. Myślę, że do soboty ten stan się poprawi. Będziemy mogli zagrać na równie wysokim poziomie z Górnikiem Łęczna, przede wszystkim wygrać, bo wiadomo, że po to się gra i takie cele mamy. Myślę, że jesteśmy do tego predysponowani, mamy dobrą drużynę i taki będzie przyświecał nam cel w kolejnym meczu. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Oczywiście jesteśmy zawiedzeni wynikiem, ale myślę, że realnie patrząc, Raków zasłużył dzisiaj na to, żeby wyjść stąd komplet punktów. Niemniej jednak końcówka, szczególnie spotkania, gdzie Eusebio doszedł 2 razy do sytuacji, mogła spowodować, że wrócilibyśmy do gry i osiągnęlibyśmy tutaj remis. Z jednej strony tylko, ale z drugiej strony aż remis. Rotacje, które są w tym zespole, jeśli chodzi o początek sezonu, i nie oszukujmy się, w trakcie sezonu ilość urazów i nieszczęśliwych wypadków spowodowała, że na chwilę obecną zespół jest w takim miejscu w tabeli, a nie w innym. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że gramy poniżej oczekiwań, niemniej jednak trzeba wrócić pamięcią do zeszłego sezonu, gdzie po rundzie zasadniczej, czy tej pierwszej rundzie, mieliśmy 20 punktów i dobrze przepracowana zima spowodowała, że do końca liczyliśmy się w grze o najwyższe cele. Niemniej jednak jest to zupełnie nowy zespół, nowy jeśli chodzi o samych piłkarzy i indywidualne cechy, nie tylko piłkarskie, ale też mentalne. W związku z tym ciężko i daleko nam jest do tego, aby tworzyć tak zwaną bandę z Grudziądza. Nie punktujemy, tworzymy mało sytuacji. Trzeba się zgodzić, że tak powiem, z falą krytyki, bo nie ma co ukrywać, konstruktywna krytyka jak najbardziej jest potrzebna i moi zawodnicy, mam nadzieję, że otrząsną się z tych ostatnich wyników, które są niezadowalające. Do końca tego roku zostały 4 spotkania, 12 punktów, każdy punkt na wagę złota. Będziemy robili wszystko, aby doprowadzić zawodników do tych kontuzjowanych do sprawności i szukać nowych rozwiązań, ponieważ to te, które do tej pory żeśmy stosowali, myślę, że formuła się wyczerpała. Jeszcze 3 mecze temu można było powiedzieć o najlepszej defensywie. W tej chwili odebrano na temat atut i te bramki tracimy zbyt łatwo. No ale trzeba sobie powiedzieć wprost i zobaczyć, kto na jakich pozycjach gra. Jeżeli musimy stawiać Tomka Wełnę, stopera, na defensywnym pomocniku, czy Damiana Michalika na dziesiątce, no to niestety efekt jest taki, że ten poziom i jakość gry, walka, determinacja i tak dalej są za niskie w moim mniemaniu i stąd się bierze to, że niestety tych punktów nie ma. Szukamy nowych rozwiązań, teoretycznie mamy szeroką kadrę, ale zauważmy, że gro tych zawodników, która trafiła do Olimpii Grudziądz, to są ludzie, którzy w zeszłym sezonie, czy tak jak Kowal, przez 2 sezony rozegrał bodajże 120 minut. Reszta zawodników, którzy trafiło do Olimpii Grudziądz, bądź też po przejściach, kontuzjach, czy też do odbudowy,
Dlatego długofalowo uważam, że ten zespół stać na dużo więcej. Niemniej jednak w tej chwili jesteśmy w takim położeniu, że każdy punkt jest nam potrzebny, abyśmy oddalili się od strefy spadkowej. Jeszcze raz gratuluję trenerowi Rakowa. Tak jak mówiłem przed konferencją przedmeczową, Raków grający bardzo atrakcyjną i skuteczną piłkę, dzisiaj zawiesił mojemu zespołowi bardzo wysoką poprzeczkę i niestety nie zdaliśmy tego egzaminu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.